Witam w Szkole Sobotniej Hope Channel, poświęconej dogłębnemu, interaktywnemu studium Słowa Bożego. Miło mi, że możemy wspólnie kontynuować rozważania na podstawie listu Jakuba. Mówimy o żywej wierze, która przekształca Twoje życie i niesie błogosławieństwo otaczającym Cię ludziom. Tytuł lekcji to modlitwa, uzdrowienie i odrodzenie. Zajmujący temat. Cieszę się, że do nas dołączacie. Witam również zespół w studium. Uczestniczymy we wspaniałych rozważaniach z listu Jakuba. Rozejrzyjcie się wokoło. Mamy tu przedstawicieli z całego świata i dołączają do nas uczestnicy Szkoły Sobotniej Hope Channel ze wszystkich zakątków Ziemi. Z entuzjazmem przyjmujemy każdą kolejną wiadomość, którą nadsyłacie na nasz adres. Piszcie do nas, by opowiedzieć, jak Bóg błogosławi Wam przez swoje słowo. Oto wiadomość od Sherry ze stanu Michigan. Dziękuję Wam za Szkołę Sobotnią Hope Channel i za całą pracę, jaką w nią wkładacie. Bardzo cenię wszystkie Wasze komentarze i spostrzeżenia. Staliście się moimi przyjaciółmi. Czerpię tyle błogosławieństw, że zachęcam swoich znajomych i rodzinę do oglądania Szkoły Sobotniej Hope Channel. Niezależnie od tematu, zawsze skupiacie się na Jezusie i Jego miłości. Wywyższamy Chrystusa. Dziękujemy za wiadomość. Cieszymy się, że dzięki tym rozważaniom wyraźniej widzisz Jezusa. Rogers pisze do nas z Zambii. Pozdrowienia dla Szkoły Sobotniej Hope Channel. Z przyjemnością oglądam Wasze dyskusje na tematy ze Słowa Bożego. Bycie częścią rodziny Szkoły Sobotniej Hope Channel pomaga mi utrzymać kontakt z Bogiem. Oglądam Was, kiedy tylko mogę. Niech Bóg błogosławi Waszej posłudze. Rogers mieszka w Ndoli, a w Zambii wiele osób korzysta ze Szkoły Sobotniej Hope Channel. Proszę, przekaż im nasze pozdrowienia. A oto wiadomość od Jackie z Kurdystanu w północnym Iraku. Oglądam Szkołę Sobotnią Hope Channel na swoim laptopie w każdy sobotni poranek. W Kurdystanie na północy Iraku nie ma adwentystycznych zborów. Tęsknię za zborową rodziną w Kenii, ale nie mogę tam być ze względu na zobowiązania zawodowe. Te programy to Boży dar dla mnie, obyście nadal byli narzędziem w rękach Boga. Módlmy się za siebie nawzajem i pokrzepiajmy się w naszej pielgrzymce. Niech Bóg Wam błogosławi. Wspaniale! Wiadomość z Kurdystanu. Jackie, cieszymy się, że należysz do naszej rodziny. Oglądasz nas w internecie, więc zapewne korzystasz z naszej strony. Pragnę wspomnieć również o aplikacji na iPhone i iPady. Pobierzcie ją koniecznie. Wystarczy kliknąć ikonę tej aplikacji, aby skorzystać z bieżącej lekcji. To bardzo pomocne narzędzie. A oto wiadomość od Janice z Kostaryki. Przesyłam pozdrowienia z San Jose. Ktoś z Was był na Kostaryce? Marianela ma tam rodzinę. Możesz teraz pomachać. Janice pisze dalej. Oglądam Szkołę Sobotnią Hope Channel od 3 lat. Bardzo wiele się uczę. Czasami nie rozumiem jakiegoś tematu, ale po obejrzeniu Waszego programu wiele kwestii się wyjaśnia. Kocham Was jak swoją rodzinę. Gdy nie ma kogoś z Waszej grupy, brakuje mi tej osoby. Podobają mi się Wasze objaśnienia różnych kwestii. Czekam na kolejne lekcje. Proszę, módlcie się za mnie, aby Bóg przekształcił moje serce, abym Go kochała i abym kochała bliźnich jak siebie. Wiem, że dzieje się to, gdy Jezus we mnie mieszka. Poprawcie mój angielski, jeśli będzie trzeba. Jenny, piszesz bardzo dobrze. Pozdrawiam Was, do zobaczenia w niebie. Janice, dziękujemy za wiadomość z Kostaryki. Twój angielski jest znakomity. Dziękujemy za wszystkie wiadomości. Aby podzielić się z nami tym, co Bóg czyni dla Was, korzystajcie z podanego adresu.
Nie zapomnijcie też o naszej stronie internetowej, z której możecie pobrać pieśń biblijną, jej zapis nutowy albo MP3. Śpiewajcie ją w swoich grupach biblijnych. Jej słowa zaczerpnęliśmy z Psalmu 103. Błogosław duszo moja Pana. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquities. Bless His holy name. Who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercy. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquities, bless His holy name. Who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercy. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Bless His holy. Cóż za piękne przesłanie. Oto pieśń biblijna sprzed 3000 lat, ale z nową melodią. Jestem wdzięczny mojej żonie Bodil za pieśni biblijne, bo dzięki nim mogę przechowywać Boże Słowo w sercu. Małe dzieci w Tanzanii i w Australii śpiewają Błogosław duszo moja Pana. Pewnego dnia będą potrzebować tych słów i wtedy Duch Święty im je przypomni. Chwała Bogu. Przed nami niezwykły temat – modlitwa, uzdrowienie i odrodzenie. Jest on tak istotny, że powinniśmy modlić się, prosząc Ducha Świętego, aby działał w nas w sposób nadnaturalny. Módlcie się z nami. Nasz Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za każdego uczestnika szkoły sobotniej Hope Channel. Dziękujemy Ci, że przekazujesz nam swoje słowo. Powołujemy się na Twoją obietnicę, że Duch Święty wprowadzi nas we wszelką prawdę, że będą działy się cuda, bo wsłuchujemy się w Twoje słowa, a Twoje błogosławieństwo jest nad nami. Dziękujemy Ci w imieniu Jezusa. Amen. Studiujemy list Jakuba, krótką księgę pod koniec Nowego Testamentu. Jeśli przeoczyliście pierwszy program z tej serii, odwiedźcie naszą stronę internetową. Znajdziecie tam wszystkie programy, ale szczególnie zwróćcie uwagę na pierwszy. Mowa jest w nim o autorze listu, o przyrodnim bracie Jezusa, który był nastawiony sceptycznie, ale przekonał się, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem. W swoim liście pisze o żywej wierze i o niej będziemy mówili, skupiając się na modlitwie, uzdrowieniu i odrodzeniu.
Dziś rozpoczniemy od 13 wiersza z rozdziału 5. Na razie proszę o odczytanie jego pierwszej części. Mamy tu dwa pytania. Puja, list Jakuba, rozdział 5, wiersz 13. Czytam z Biblii Warszawskiej. Cierpi kto między wami? Niech się modli. Jakieś inne przekłady? Spotkało kogoś z was nieszczęście? Biblia Tysiąclecia. Ktoś z was doświadcza trudności? To dobre tłumaczenie. Jaki to przekład? New Living Translation. Dosłownie czytamy tam, przechodzić ciężkie chwile, co może oznaczać cierpienie, nieszczęście, trudności lub kłopoty. Mówiąc ogólnie, ktoś znajduje się w trudnej sytuacji. Zatem jeśli ktoś z nas cierpi, kogoś dotknęło nieszczęście, ktoś ma trudności, to co powinniśmy robić? Modlić się. Pytanie, do kogo pisał Jakub? Do chrześcijan, do swoich braci i sióstr. Modlitwa w takiej sytuacji wydaje się czymś oczywistym. Dlaczego więc Jakub musi o niej przypominać? Czasami próbujemy sami radzić sobie z życiem. Zapominamy o jedynej osobie, która może pomóc nam przetrwać te próby. Naprawdę? Czy jako wierzący mówimy, Boże, to nie jest zbyt trudne, chyba sam sobie z tym poradzę. Ale to nie wyjdzie nam na dobre. Daisy? Tak bardzo skupiamy się na problemie, że zapominamy o tym, który chętnie pomoże nam go rozwiązać. Obie macie rację. Mówią sobie, jakoś sobie z tym poradzę, albo tak bardzo skupiam się na problemie, że zapominam o tym, co jest ważne. Zdarzyło się wam kiedyś, że w sytuacji kryzysowej minął cały dzień i ktoś was pyta, kiedy ostatni raz jadłeś? A wy zupełnie zapomnieliście o jedzeniu. Nie wiem, nie pamiętam. Może wczoraj. Zapominamy o tym, co jest ważne. To oczywiste, że jeśli dotykają mnie problemy, modlę się i wtedy Bóg mi pomaga. Ian? Warto dodać, że Jakub, pisząc do chrześcijan, pyta, cierpi kto między wami? Niektórym wydaje się, że chrześcijanie nie cierpią, a jeśli coś ich dotyka, to znaczy, że ich chrześcijaństwo szwankuje. Przez to pytanie Jakub pośrednio stwierdza, że wiernych chrześcijan również dotyka cierpienie. Bardzo istotna uwaga. Apostoł Paweł pisze o ciężkich doświadczeniach w liście do Filipian. Jakub także rozpoczyna swój list słowami, poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Istotna uwaga. Chrześcijan spotykają trudności, tak jak wszystkich innych ludzi. Ale chrześcijanie wiedzą, co robić w takich sytuacjach. Tylko czy to robimy, czy o tym pamiętamy? Mam do was praktyczne pytanie. Ktoś mówi, zgadzam się, masz rację, że powinienem się modlić w obliczu trudności. Ale jak to zrobić? Elaine, co zasugerowałabyś takiej osobie? Nastał czas, aby żarliwie modlić się do Boga o pomoc. Czyli pomocy! Czy to jest dobra modlitwa? Czasem myślimy, że potrzebne są kwieciste frazy, ale możemy mieć mało czasu, jak tonący apostoł Piotr, który wołał ratunku. Zatem prosimy o pomoc. Jak powinniśmy się modlić w chwili doświadczeń? Niektórzy uważają, że potrzebne są jakieś szczególne kroki. Po prostu wołaj do Boga jak do przyjaciela. Czyli nie są potrzebne jakieś formułki. Po prostu rozmawiaj z Bogiem. Jak z przyjacielem, Daisy? Nauczyłam się, że próby mają swój cel, którego możemy nie rozumieć. Warto więc też modlić się o zrozumienie lekcji, jaka płynie z danej sytuacji. Głęboka myśl. Wołam, pomóż mi Boże oraz pokaż mi, czego chcesz mnie nauczyć. Ulrich? Modlitwa zawsze powinna być szczera. Czytamy, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.
Niektóre modlitwy pozostają bez odpowiedzi z powodu nieprawości panującej w sercu proszącego. W modlitwie przychodzimy do Boga ze szczerością, z otwartością. Mówiliśmy wiele o pokorze, o poddaniu się Bogu. Modlitwa powinna płynąć z serca. Spisana modlitwa też jest dobra, na przykład Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. To dobra modlitwa, jeśli tylko wyraża pragnienia Twojego serca. Abigail? Przechodząc różne doświadczenia, powinniśmy pamiętać, że czasami nie chodzi w nich o nas. Nieraz Bóg dopuszcza coś, co ma być nauką dla innej osoby. Boże, czego chcesz nas przez to nauczyć? Swoją postawą w cierpieniu możesz wzmocnić czyjąś wiarę. Kolejny powód, żeby nie powiedzieć, iż sam mogę sobie z tym poradzić. Moje doświadczenie może być jedynie elementem większej układanki. Marianela? W nawiązaniu do szczerości w modlitwie, o której wspomniał Ulrich, warto odczytać słowa z Ewangelii Jana, rozdział 14, wiersz 13 i 14. No właśnie, odczytajmy kilka tekstów. Jezus mówi, aby prosić w Jego imieniu. Czytam z Biblii Warszawskiej. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Zatem trzeba prosić i wierzyć. Co to znaczy prosić w imieniu Jezusa? Modlitwy kończymy słowami prosimy w imieniu Jezusa. Co to znaczy? To znaczy, że podstawą wiary w otrzymaniu odpowiedzi na modlitwę są zasługi Jezusa. Ambasador przemawia w imieniu prezydenta. Gwarancją ważności jego słów jest autorytet prezydenta. Jezus mówi o tym w 28 rozdziale Ewangelii Mateusza. Dana mi jest wszelka władza, czyli poddaję się jego autorytetowi. Co jeszcze oznacza modlitwa w imieniu Jezusa? Czasami wydaje się nam, że wiemy, czego chcemy. Modlimy się, myśląc, że znamy swoje potrzeby, ale często nie tego chce dla nas Bóg. Gdy prosimy w imieniu Jezusa, żyjąc na wzór Mistrza, wtedy Jezus daje nam to, czego naprawdę potrzebujemy. Bardzo istotna myśl. Sam Jezus, modląc się, mówił: Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Ważne pytanie, jaka jest Boża wola w takiej sytuacji? Boże, daj mi szersze spojrzenie. Daisy, pierwszy list Jana, rozdział 5, wiersze 14 i 15. Wiąże się to z tym, co czytaliśmy w 14 rozdziale Ewangelii Jana. Czytam z Biblii Poznańskiej. A to jest ufność, jaką w Nim pokładamy, że On wysłuchuje nas, jeśli tylko prosimy zgodnie z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje nas, o cokolwiek prosimy, to wiemy również, że od Niego mamy to, o co prosimy. Bóg wysłuchuje nas, jeśli tylko prosimy zgodnie z Jego wolą, jeśli prosimy o to, co się Jemu podoba i co zawsze jest najlepsze dla nas. A zatem mamy prosić w Jego imieniu, czyli uznając Jego autorytet, poddając się Jego woli i zdając sobie sprawę z tego, że Bóg może chcieć nauczyć nas czegoś więcej. Przejdźmy teraz do drugiej części wersetu 13. Ulrich, list Jakuba, rozdział 5, wiersz 13. Studiowane dziś teksty są bardzo bogate w treść. Jeśli masz problemy, powinieneś się modlić. Nie zapominaj o Bogu i nie zakładaj, że sam sobie poradzisz. Uznaj Boży autorytet i poddaj się Jego woli. Jak brzmi drugie pytanie? Czytam z Biblii Warszawskiej. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni. Niech śpiewa pieśni. Jakieś inne przekłady? Jest ktoś radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny. Dosłownie mowa jest tam o psalmach. W Septuagincie czytamy o psalmach uwielbienia. Mam do Was pytanie.
Dlaczego Jakub pisze do chrześcijan, do swoich braci i sióstr? Jeśli macie dobry dzień, to śpiewajcie pieśni biblijne. My też uczymy się ich w szkole sobotniej Hope Channel. Dlaczego Jakub zachęca do śpiewu, gdy mamy dobry dzień? Nathan? Uważam, że gdy otrzymujemy błogosławieństwo, gdy uznajemy jego źródło i dziękujemy za nie Bogu, błogosławieństwo jest jeszcze większe. Co śpiewaliśmy w pieśni? Błogosław duszo moja Pana. Inni ludzie też to słyszą. Jest to pieśń uwielbienia. Jeśli doświadczamy obfitości Bożych błogosławieństw, okażmy wdzięczność. Sięgnijmy nieco głębiej. Dlaczego Jakub zaleca, abyśmy śpiewali pieśni, gdy wszystko jest dobrze, gdy jesteśmy radośni? W ten sposób wyrażamy wdzięczność Stwórcy i zacieśniamy relacje, jakie nas z Nim łączą. Gdy wszystko jest dobrze, może mnie kusić, aby powiedzieć sobie, nie potrzebuję Cię. W pieśni skupiamy się na źródle błogosławieństwa. Coś jeszcze, Jasmine? Nasza wdzięczność i radosne usposobienie są świadectwem dla innych ludzi. Gdy ktoś Cię zapyta, dlaczego jesteś taki radosny, odpowiadasz, bo Bóg jest dobry. Pytanie, jeśli w dobrych czasach napełniam swoje serce pieśniami uwielbienia, jak wpływa to na mnie w złych czasach? Czy śpiewam tylko wtedy, gdy dzieje się dobrze? Daisy? Uważam, że dobrze jest śpiewać zawsze, bo wtedy, niezależnie od sytuacji, wzmacniasz w sobie poczucie Bożej obecności. Jeśli nauczymy się wielbić Boga w dobrych chwilach, to i w złych będziemy mieli świadomość, że jest z nami ten sam Bóg i że nas poprowadzi. Mój Bóg nie umarł, z pewnością żyje. Gdy dotykają nas trudne doświadczenia, możemy śpiewać błogosław duszo moja Pana. Jednak to nie wtedy mamy uczyć się tych pieśni. Kiedy jest na to czas? W dobrych chwilach. Kiedy jestem radosny, gdy jest dobrze. Puja? Wspomnieliśmy, że pogoda ducha i wdzięczność wobec Boga pomagają nam wzrastać w wierze. To mi przypomina słowa z 10 wiersza 8 rozdziału Księgi Nehemiasza. Odszukajmy ten tekst. Księga Nehemiasza, rozdział 8, wiersz 10. Odczytam końcówkę tego wersetu. Ezdrasz, Nehemiasz, Estera, Hiob. To dość krótka księga. Rozdział? 8, wiersz 10. Ostatnia część. Czytam z Biblii Romaniuka. Jest to bowiem dzień święty na cześć Pana i nie poddawajcie się przygnębieniu, bo radość w Bogu jest waszą siłą. Okazywanie wdzięczności Bogu jest źródłem siły w życiu chrześcijanina. Wdzięczność wzmacnia nasze siły, których będziemy potrzebować w złych czasach. Co czynimy w czasie próby? Modlimy się. Jak się modlimy? W imieniu Jezusa, z głębi serca, uznając Jego autorytet i poddając się Jego woli. A co czynimy w dniach radości? Wielbimy Boga. Śpiewając teksty z Pisma Świętego, abyśmy nadal mogli Go wielbić, gdy zgromadzą się nad nami ciemne chmury. Skoro połowę studium poświęciliśmy tej kwestii, to musi być ona bardzo istotna. To, na czym skupimy się za chwilę, jest nie mniej ważne. List Jakuba, rozdział 5, wiersz 14. Rupa, odczytaj go, proszę. Czytam z Biblii Warszawskiej. Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. Mówiliśmy już, że ludzie pobożni, chrześcijanie, też mają gorsze dni. Czy o tym mówi ten tekst? Niestety tak. No właśnie, wolelibyśmy, żeby nie było żadnych chorób, cierpień ani śmierci. Ale na naszej planecie chrześcijanie też zapadają na zdrowiu.
Co powinniśmy robić, gdy dotyka nas choroba? Co mówi Biblia? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. Mówiłem o namaszczeniu różnym ludziom. Byli bardzo zdziwieni. Niektórzy nigdy o czymś takim nie słyszeli. Przyjrzyjmy się kilku tekstom. Jak pamiętacie, Jakub to naśladowca Jezusa i mówi to, czego nauczał Zbawiciel. Ewangelia Mateusza, rozdział 10, wiersz 8 oraz Ewangelia Marka, rozdział 6, wiersz 13, a potem wrócimy do listu Jakuba. To bardzo istotne, bo być może właśnie ty potrzebujesz uzdrowienia, a może ktoś bliski tobie. To wyjątkowa nauka. Ewangelia Mateusza, rozdział 10, wiersz 8. Evigej? Czytam z Biblii Tysiąclecia. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych. Oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Podobają mi się te ostatnie słowa. Darmo otrzymaliście. Czyli nie staramy się jedynie unikać kłopotów do przyjścia Pana. Dajemy to, co otrzymaliśmy. Co Jezus polecił swoim naśladowcom? Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych. Oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Ale jak? Pytamy jak. Ewangelia Marka, rozdział 6, wiersz 13. Elaine? Czytam z Biblii Romaniuka. Wyrzucili też mnóstwo złych duchów i wielu chorych uzdrowili, namaszczając ich przedtem olejem. Pamiętacie słowa z listu Jakuba? Tu czytamy, że uczniowie poszli i dzielili się tym, co otrzymali, uznając autorytet Jezusa Chrystusa. Działy się cuda, gdyż działali w imieniu Jezusa zgodnie z Jego wolą i namaszczali chorych olejem. Wróćmy do 5 rozdziału listu Jakuba. Znajdujemy tu nieco więcej szczegółów. Natan, list Jakuba, rozdział 5, wiersz 14. Zwróćmy uwagę na pewien szczegół. Niektórzy pytają, czy ja mogę prosić o coś takiego? Czy dotyczy to pewnych osób? Czego Biblia uczy na temat modlitwy o uzdrowienie? Czytam z Biblii Warszawskiej. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. Do kogo odnoszą się słowa ktoś między wami? Do kogoś z grona wierzących. Nie mówimy więc o czymś na sprzedaż za 100 zł, o jakimś magicznym napoju. Chrześcijanie także cierpią i to właśnie wierzący mogą modlić się o uzdrowienie. Nie przeoczmy jednak drugiego wyrazu, to znaczy wyrazu ktoś. Czy w jakimś przekładzie znajduje się tu inne słowo? Ktoś z was. Co sugerują te słowa? Że każdy może z tego skorzystać. Dla niektórych oznacza to zupełną zmianę myślenia o tej kwestii, bo choć słyszeli o modlitwie za chorych i o ich namaszczeniu, mają o tym zupełnie inne pojęcie. Na czym ono polega, Marianela? Że namaszczenie jest tylko dla osób bardzo, bardzo chorych. Często dodaje się też inny warunek, podeszły wiek. Przepraszam, ale jesteś za młody. Trzeba być w podeszłym wieku i leżeć na łożu śmierci. Gdy czujesz, że zbliża się twoja godzina, wtedy wzywasz starszych. Czy coś takiego widzimy w tym tekście? Nie. Nie zrozumcie mnie źle. Czy bardzo chora osoba w podeszłym wieku może prosić starszych o namaszczenie? Absolutnie tak. Ale jaki wyraz tu występuje? Ktoś. To może być młoda matka, której dziecko choruje. Nie mogę sobie poradzić, potrzebuję Bożej pomocy.
Czy mam prawo powiedzieć, że dziecko ma zbyt mało lat albo nie jest wystarczająco chore? Biblia czegoś takiego nie naucza. Nathan? Mój syn Daniel w wieku 5 lat doznał poważnych obrażeń głowy. Został przewieziony helikopterem do szpitala dziecięcego. Po jakimś czasie z niego wyszedł. Wielu ludzi w całym kraju modliło się za niego. Po wyjściu ze szpitala został namaszczony, bo nie wiedzieliśmy, jakie komplikacje mogły się jeszcze pojawić. W wieku 5 lat został namaszczony, bo mieścił się w kategorii ktoś i należał do chrześcijańskiej rodziny. A propos, jeśli ktoś jest nieprzytomny lub zbyt mały, aby mówić za siebie, jego rodzice, chrześcijanie, mogą wyrazić swoje pragnienie. Choruje ktoś między wami? Kluczowe słowo to chorować. Czy macie jakieś inne tłumaczenia? Grecki wyraz występujący w oryginale to asteneo. Czy we wszystkich tłumaczeniach występuje wyraz chory lub chorować? Tak. Wychowałem się w Anglii. Czy wiecie, co tam oznacza, gdy powiem, że jestem chory? Chodzi o chorobę fizyczną. Czy taka choroba mieści się w znaczeniu oryginału? Oczywiście. A co powiemy o osobach słabych emocjonalnie? O tych, którzy byli systematycznie wykorzystywani przez złych ludzi. Fizycznie nic im nie dolega, ale są załamani, bezsilni. Czy Bóg chce ich uzdrowić? Tak. A co z osobami, które cierpią duchowo, które praktykowały wudu, zajmowały się różnego rodzaju czarami? A co z ofiarami przemocy psychicznej? Czy Bóg chce ich uzdrowić? Oczywiście, że tak. Dosłownie wyraz oryginalny tłumaczony tu jako chory oznacza słaby. Czy ktoś z was dorastał w przeświadczeniu, że taka modlitwa nie dotyczy problemów emocjonalnych? Że jest zarezerwowana dla chorych, na przykład na raka lub na gruźlicę? Skąd taki pomysł? Czy jest między wami ktoś, nawet 5-latek, kto jest chory, kto jest słaby? Czyż to nie jest rewolucyjna myśl? Powiecie, więc to może dotyczyć nas wszystkich. Prawdopodobnie tak, bo być może w wieku lat 5, 25 albo 85 nastanie taka chwila, gdy będziemy chcieli w imieniu Jezusa powołać się na tę biblijną obietnicę. Marianela? Kilka miesięcy temu byłam na specjalnym spotkaniu dla par małżeńskich z naszego kościoła. To było piękne, bo zapytano nas, czy któraś z par chciałaby być namaszczona. Jak wspomniałeś, zawsze myślałam, że modlitwa z namaszczeniem dotyczy jedynie osób poważnie chorych, na łożu śmierci. Ale małżeństwa też czasami poważnie chorują. Oczywiście, nie musimy publicznie przyznawać się do wszystkich swoich słabości, czy też do tego, w jaki sposób zraniliśmy współmałżonka. Czyż Bóg nie chce nam błogosławić? To szerokie pojęcie. Missy? Ja też długo trwałam w takim samym przeświadczeniu, aż do czasu, gdy moi przyjaciele zasugerowali, abym została namaszczona w związku z bardzo trudną sytuacją, jaka mnie spotkała. To było dokładnie to, czego potrzebowałam, emocjonalnie i duchowo. Odczuwałam Bożą obecność podczas namaszczenia. Uważam, że to było błogosławieństwo nie tylko dla mnie, ale także dla tych, którzy ze mną byli. A propos, w jaki sposób różnicujemy nasze dolegliwości? Trochę boli mnie stopa, swędzi mnie w gardle. Chyba poproszę o namaszczenie. Nie o to chodzi. Dobrze wiemy, kiedy to jest coś poważnego, prawda? Ktoś mi mówi, wyglądasz wspaniale. Ale ja wcale się tak nie czuję. Czy to fizycznie, czy emocjonalnie, czy duchowo, czy w naszych związkach. O czym teraz mówimy? O uzdrowieniu, o nadprzyrodzonym uzdrowieniu. Ulrich? Zarówno w tym wersecie, jak i w całej serii rozważań mówimy o żywej wierze.
And as we've been discussing throughout this lesson, we're Ten, kto ma więź z Bogiem, kto pokłada w Nim ufność, wyraża to czynem. Widzimy, że ufność wyraża się w wyciąganiu dłoni do Boga w modlitwie. W liście do Hebrajczyków czytamy, że przychodząc do Boga, musimy wierzyć w Niego i w Jego moc działania w naszym życiu. Żywa wiara wyraża się też w uwielbieniu Boga, w przyznaniu, że jest dokładnie taki, za jakiego się podaje, że dotrzymuje obietnic. Będę wysławiać mojego Boga. Wszystko to jest wyrazem żywej wiary. Mówimy, musisz mieć wiarę. Ale czasami przychodzę do Boga, przyznając, częścią uzdrowienia, którego potrzebuję, jest więcej wiary. Czy może tak być? Tak wołał ojciec epileptyka. Wierzę, ale proszę Cię o więcej wiary. Czy mogę o to prosić? Czy taka jest wola Jezusa? Czy to też jest uzdrowienie? Tak. Ktoś powie, być może moja wiara jest słaba, bo zawiodłem się na wielu osobach. Trudno mi komuś zaufać. Może nawet nie wiem, na czym polega mój problem. Czy w ogóle muszę to wyjaśniać Bogu? Puja? Jeszcze w kwestii namaszczenia olejem. Osobom nowonawróconym lub wyznawcom innych religii może się wydawać, że olej ma jakąś magiczną moc. To Bóg ma moc, dzięki której jesteśmy uzdrawiani. Olej nie ma żadnej mocy. To moc dzięki wierze w Boga. Nikt nie może sprzedawać magicznego oleju do namaszczania. To zwykły olej. Ja używam oliwy z oliwek, bo takiej zapewne używano wtedy w Palestynie. Ale można użyć innego oleju. Nie ma w tym żadnej magii. To Bóg jest wielki. Missy, odczytaj proszę wiersz 15. W swoim świadectwie wspomniałaś o błogosławieństwie, które stało się Twoim udziałem. Poznajmy trzy błogosławieństwa obiecane w wierszu 15. Zastanawiam się, dlaczego Jakub wspomina o nich pod koniec swojego listu. Muszę Wam to powiedzieć. List Jakuba, rozdział 5, wiersz 15. Czytam z Biblii Warszawskiej. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wspomniane są trzy kwestie. Na czym polega pierwsze błogosławieństwo? Modlitwa płynąca z wiary, a zatem nie olej. Ściśle mówiąc, to nawet nie modlitwa, a Bóg, do którego sięgamy ramieniem wiary. Co czyni modlitwa płynąca z wiary? Uzdrawia chorego. Ciekawie oddają to wyrażenie inne przykłady. Biblia Tysiąclecia. Modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem, a Biblia Romaniuka. Modlitwa pełna wiary okaże się dla chorego zbawienną. Wyraz użyty tu w oryginale oznacza uzdrowić albo zbawić. To pierwsza obietnica. Zaraz do niej wrócimy. A druga? Pan go podźwignie. A trzecie błogosławieństwo? Jeżeli dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Kogo dotyczy zastrzeżenie, jeżeli dopuścił się grzechu? Nie musicie podnosić rąk, bo już znam odpowiedź. Dlaczego zatem Jakub pisze, jeżeli dopuścił się grzechów? Być może chodziło mu o kontekst bezpośredni. Być może, a czy spotkaliście kogoś, kto zgrzeszył, prosił o przebaczenie, ale dalej czuje się nieczysty? Potrzebuje uzdrowienia duchowego. Wiecie, o co mi chodzi? To cud, gdy naprawdę mogę powiedzieć, jestem czysty. Amen. Wszystkie moje grzechy zostały przebaczone. To kolejne błogosławieństwo. A teraz trudna kwestia. Uczestniczyłem w wielu namaszczeniach i widziałem różne przejawy uzdrowienia. Widziałem osoby natychmiast uwolnione od choroby. Missy też doświadczyła czegoś takiego. Widziałem inne osoby, które zostały obdarzone siłą do znoszenia swojej choroby. Bardzo mocno trzymały się Boga żywą wiarą. Jeszcze inni spoglądali śmierci w oczy bez żadnego lęku, bo pamiętali o drugiej obietnicy. Pan Bóg mnie podźwignie, prawda? Czy podźwignie mnie teraz, za jakiś czas, czy też przy zmartwychwstaniu? Wszystko jest w porządku, bo mnie podźwignie. A teraz to trudne pytanie. Pamiętajmy, że błogosławieństwo jest gwarantowane.
Nie mówimy, że może je otrzymamy. Błogosławieństwo jest pewne, ale Bóg może nam błogosławić na różne sposoby. Oto pytanie, dlaczego? Powiecie, nie zadawaj tego pytania. Dlaczego Bóg czasami uwalnia nas od chorób od razu? Pamiętam pewną kobietę, która miała poważnie chore płuca. Oddychała z trudnością, zażywała leki. Bóg od razu uleczył jej płuca. Nie musiała już brać leków. Powiedziałem, chwała Bogu. Później zapytałem, a dlaczego nie uczynił tego dla innej osoby? Tego pytania nie powinienem zadawać. Znam inne osoby, które dalej musiały zmagać się z chorobą. Na przykład osoby nieuleczalnie chore na raka, ale dzięki silnej, żywej wierze składały wspaniałe świadectwo. Pamiętam staruszkę, którą namaściłem oraz starszego zboru, który był ze mną. A propos, warto zadać sobie pytanie, dlaczego w namaszczeniu powinna uczestniczyć więcej niż jedna osoba? Ów starszy powiedział, nigdy nie widziałem pokoju Bożego tak wyraźnie wymalowanego na twarzy człowieka. To był cud. Zjawisko nadprzyrodzone. Dlaczego raz bywa tak, a drugim razem inaczej? Ian, proszę o pomoc. Nie wiem, czy mogę pomóc w tej kwestii. Pragnę jednak podkreślić, że takie dylematy nie były obce postaciom Nowego Testamentu. Dla mnie to zachęta. Na przykład drugi list do Tymoteusza, rozdział 4, wiersz 20. To krótkie zdanie, ale uważam, że mówi bardzo wiele. Pod koniec listu Paweł przekazuje pozdrowienia, wspomina też różne osoby. Czytam z Nowej Biblii Gdańskiej. Erastos został w Koryncie, a chorującego Trofima zostawiłem w Milecie. Wynika z tego, że apostoł chciał zabrać w podróż Trofima, ale musiał go zostawić w Milecie z powodu choroby. Gdyby Paweł postąpił zgodnie z radą Jakuba, gdyby zrobił to, czego dokonywał w całym basenie Morza Śródziemnego, modliłby się za niego. Jestem pewien, że tak uczynił. Skoro chciał go zabrać ze sobą, na pewno modlił się o jego uzdrowienie i nie tylko on. Okazuje się jednak, że musiał go tam zostawić, chorego. Być może Paweł pomyślał podobnie. Czasami Bóg uzdrawia natychmiast, jak działo się to w wielu miejscach, a czasami postanawia nie uzdrowić. Przynajmniej nie w ten sam sposób. Bo przecież Trofim mógł otrzymać uzdrowienie duchowe i emocjonalne. Wróg tylko czeka, aby nas uderzyć. To, że Trofim musiał zostać w Milecie, nie oznaczało, że Bóg go opuścił. Mogę powiedzieć, Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. Albo jak wspomniała Daisy, zostając w Milecie, Trofim mógł modlić się. O zrozumienie lekcji, jakiej ma się nauczyć. Czy chcesz, Panie, wykonać tu przeze mnie jakąś pracę? To zupełnie inne podejście. Boże, wiem, że dotrzymujesz obietnic, więc może chcesz dokonać tu czegoś innego. Na początku swojego listu Jakub napisał, poczytujcie to sobie za najwyższą radość, gdy rozmaite próby przechodzicie. Zwróciliśmy uwagę na Trofima z listu do Tymoteusza, który przechodził czas próby. Wiele innych osób przechodzi próbę cierpienia. Niektórzy są uzdrowieni natychmiast, inni nie. Bóg wie, dlaczego dopuszcza coś takiego. Nie raduję się z tego, że dopada mnie choroba, więc dlaczego miałbym to sobie poczytywać za radość? Gdyż jest to sprawdzian mojej wiary. Boże, dodaj mi sił w tym doświadczeniu. I nie tylko mnie. Czasami Bóg dopuszcza takie wydarzenia, aby pobudzić społeczność, aby uświadomić nam, że ktoś w naszym gronie potrzebuje pomocy, że jako społeczność mamy walczyć za tę osobę w modlitwie. Bóg mógłby dokonywać wielkich rzeczy, ale patrząc na wierzących, widzi ich duchowe niedostatki. Sytuacja kryzysowa motywuje ludzi do zbliżenia się do siebie i do Boga. Za tydzień podzielę się z wami wiadomością od pewnej pani z Australii, która upadła i doznała urazu kręgosłupa. Ponieważ była unieruchomiona, zamówiła zestaw satelitarny.
Zgadnijcie, jaki program znalazła. Nie przegapcie tego studium. Czy uraz był czymś dobrym? Nie. Ale patrząc wstecz, napisała: Boże, wielbię Cię za to, że nawet w moim cierpieniu dałeś mi poznać prawdę swojego słowa. Myślę, że powinniśmy modlić się o szersze spojrzenie i o ufność w Boże obietnice. Ian? Kolejny przykład, który pomaga mi radzić sobie z cierpieniem, to historia Hioba. Bóg powiedział do szatana: podburzyłeś mnie, abym go bez przyczyny zgubił. Albo w innym przekładzie: bez żadnego powodu zrujnował. Niestety Hiob nigdy nie dowiedział się, dlaczego cierpiał. Bóg powiedział mu, że jest Bogiem, że przewyższa go wiedzą i panuje nad wszystkim. Jestem młody, ale widziałem małe dzieci, o które modliliśmy się żarliwie, o które sam się modliłem i one umarły. Widziałem wiele cierpienia. Pokrzepieniem jest dla mnie to, że choć nie zawsze jestem w stanie spojrzeć szerzej, to byłem również świadkiem cudów. Choć sam nie pojmuję wszystkiego, ufam temu, który zasiada na tronie i jest wszechwiedzący. Jakub mówi, że takiej modlitwie zawsze towarzyszy błogosławieństwo. Być może w niektórych sytuacjach polega ono na tym, że dziecko zasypia, ale rodzice otrzymują siły i odwagę, by iść do przodu. Znów pytamy: Panie, czego chcesz mnie nauczyć? Daisy? Niestety ten temat jest mi bardzo bliski. Mój tata długo chorował. Modliliśmy się, kilkakrotnie został namaszczony. Nie otrzymaliśmy oczekiwanej odpowiedzi. Nie wyzdrowiał i w końcu odszedł. To było dla mnie bardzo bolesne. Zadawałam sobie pytanie, dlaczego Bóg zrobił to dla innych ludzi, a nie mógł tego zrobić dla mnie. Pokrzepia mnie to, że Bóg zawsze jest wierny swoim obietnicom. Choć mój tata teraz nie żyje, wierzę, że ostatecznie zostanie wzbudzony z martwych. Teraz nie doświadczył uzdrowienia, toczy się wielki bój między dobrem a złem. I dlatego teraz nie zawsze dostrzegamy wszystkie szczegóły, lecz ostatecznie wszystko będzie miało sens. Bóg dotrzymuje obietnic. Gdy twój ojciec odpoczywający teraz w grobie zostanie wzbudzony z martwych, będziesz mogła mu powiedzieć o szkole sobotniej Hope Channel i zaświadczyć, że Bóg jest wierny. Amen. Wiersze od 16 do 18. Stephanie? Czytam z Biblii Warszawskiej. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Jakub pisze: Bóg jest wspaniały. On wybiera właściwy czas na zesłanie błogosławieństwa. Dziękuję Ci, Daisy, za tę poruszającą historię. Bóg dotrzymuje obietnic. Jakub pisze: módlmy się jedni za drugich. Może ktoś nam bliski jest chory, potrzebuje uzdrowienia, a my nawet o tym nie wiemy. Wspomniany jest także Eliasz jako przykład kogoś, kto się modlił. Jak myślicie, dlaczego Jakub wybrał taki akurat przykład? Wielu ludzi się modliło. Anna modliła się o dziecko. Mamy wiele innych przykładów biblijnych. Dlaczego Jakub wspomniał Eliasza? Jakieś sugestie? Nathan? Uderzyło mnie to, że napisał: Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Gdybyśmy poznali tylko chwalebne momenty z życia proroka, nie moglibyśmy się z nim utożsamić. To był wielki Boży prorok. Gdyby wspomniał o Jezusie, powiedzielibyśmy: no tak, to był Jezus. Widzimy Eliasza pogrążonego w zniechęceniu. Panie, pozostałem tylko ja sam. Popadł w depresję, był całkowicie rozbity. Mogę powiedzieć, był podobny do mnie. Ja też przez to przeszedłem.
Mimo to Jakub wspomina go jako człowieka wielkiej wiary. Bóg wysłuchał jego modlitwy. Modlił się o to, aby nie padał deszcz z powodu bałwochwalstwa panującego w Izraelu. Później, po wielkim objawieniu Bożej mocy, gdy ogień zstąpił z nieba i pochłonął poświęconą prawdziwemu Bogu ofiarę, wraz z kamieniami i z wodą, Eliasz modli się o deszcz, ale popada w depresję, gdy Izabel chce pozbawić go życia. Co wiemy o pochodzeniu Eliasza? Z jakiego wielkiego rodu pochodził? Pochodził z Tiszbe, w Gileadzie. Z jakiego wielkiego rodu pochodził? Z żadnego. Otóż to. Co jedynie za nim przemawiało? Wiara w Boga. Co nam to mówi? Dlaczego Jakub użył przykładu kogoś, kto w ludzkiej ocenie był nikim? Eliasz stał się wielkim prorokiem Bożym, ale był nikim. Pojawił się znikąd. Z Gileadu? A kto w ogóle słyszał o Tiszbe? Eliasz, Tiszbita? Jedyne, co za nim przemawiało, to jego wiara w Boga. Miał słabości podobne do naszych, ale modlił się. Czego nas to uczy, Puja? Jakub posłużył się przykładem Eliasza, aby pokazać moc modlitwy. Pamiętamy doświadczenie z Góry Karmel, które nazwałbym rywalizacją między naszym Bogiem a Baalem. Nasz Bóg odpowiada na modlitwy. On ma moc. Czy mogę podzielić się krótkim świadectwem? Proszę. Gdy miałem 10 lat, pod koniec roku spotkaliśmy się z przyjaciółmi w domu naszych nauczycieli. Z jednym kolegą pojechaliśmy gdzieś daleko na rowerach. Natknęliśmy się na wielkiego psa, który zaczął nas gonić. Nie mieliśmy gdzie uciekać. Pomyślałem, muszę się pomodlić. Boże, uratuj nas przed tym psem. Bardzo się bałem. Miałem tylko 10 lat. Nagle pies przestał szczekać i pobiegł w drugą stronę. Mój kolega był buddystą. Powiedziałem mu, wiesz co zrobiłem, gdy gonił nas pies? Modliłem się do mojego Boga. I mój Bóg odpowiedział na moją modlitwę. To doświadczenie wzmocniło moją wiarę. I druga kwestia, to co zrobił Eliasz, spowodowało ożywienie ludu Bożego. Jakub posłużył się przykładem Eliasza, bo jak Eliasz mamy powodować ożywienie ludu Bożego. Nie wiem, czy to my powodujemy ożywienie, ale na pewno mamy się o nie modlić. Zbliżamy się do końca studium. Ian, list Jakuba, rozdział 5, wiersze 19 i 20. Dlaczego Jakub kończy swój list takimi słowami? Czytam z Biblii Warszawskiej. Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Dlaczego Jakub tak kończy swój list i jaki to ma związek z uzdrowieniem? Natan? To naturalna kontynuacja słów z wiersza 16. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Jakub podaje przykład Eliasza. Dzięki modlitwie prorok osiągnął bardzo wiele. Naród izraelski zobaczył, kto jest prawdziwym Bogiem. Następnie Jakub pisze o tych, którzy porzucili wiarę, podobnie jak ci, którzy czcili Baala, ale ich dusze mogą zostać uratowane dzięki naszej usilnej modlitwie. Oczywiście nie dlatego, że my jesteśmy wspaniali, ale dlatego, że pozwalamy Bogu czynić rzeczy wielkie, by poznano prawdziwego Boga. Czy można to nazwać uzdrowieniem, Jasmine? Zdecydowanie tak. Uzdrowienie dotyczy sfery ciała, uczuć, ducha, wzajemnych relacji. Powinniśmy modlić się o uzdrowienie ludzi, którzy poznali Boga, ale odeszli od prawdy. Powinniśmy modlić się o Boże błogosławieństwo dla nich. Dlaczego Jakub takimi słowami kończy swój list? Dlaczego pisze, nie zapominajcie o tych, którzy porzucili wiarę, sprowadźcie ich z powrotem. W pewnym sensie Jakub sam był taką osobą. Może myślał, mój brat przyrodni Jezus modlił się za mnie i dlatego uwierzyłem. Nie rezygnujcie,
Dziękuję Jezusowi, że nie machnął na mnie ręką. Troska o innych zacieśnia więzi w zborze, buduje jedność, wzmacnia więzi oparte na miłości. Szukając tych, którzy pobłądzili, dajemy świadectwo temu, że naprawdę mieszka w nas Chrystus i że okazujemy takie samo współczucie i taką samą miłość, jakie On miał dla zgubionych owiec. I to ma sens, bo wcześniej Jakub napisał, aby nie osądzać ludzi i nie mówić o nich złych rzeczy. Zamiast osądzać, mamy się za nich modlić i miłością przyprowadzić ich z powrotem do społeczności wiary. Nie wiem, jakiego cudu potrzebujecie w swoim życiu, ale pragnę podziękować wam za uczestnictwo w Szkole Sobotniej Hope Channel. Bóg chce dokonać w waszym życiu czegoś nadprzyrodzonego i tego samego pragnie dokonać też przez was, jeśli wierzycie Jego obietnicom. Modlę się, abyście nie tylko czerpali informację z listu Jakuba, ale abyście prosili Boga o żywą wiarę, która zmienia wszystko. Skoro błogosławieństwo już czeka, módlmy się, aby w naszej potrzebie Bóg błogosławił nam zgodnie ze swoim doskonałym planem. Nasz Ojcze w niebie, ludzie na całym świecie studiują Twoje Słowo. Teraz szczególnie modlę się za tę osobę, która mówi, Panie, czy zechciałbyś mi pomóc? W imieniu Jezusa modlę się o błogosławieństwo zgodne z Twoją wolą. Daj nam wzrok, abyśmy je dostrzegali. Później wzmocnij naszą wiarę, abyśmy zwiastowali dobrą nowinę, gdyż błogosławieństwa nie są tylko dla nas, ale dla każdego, kto prosi w imieniu Jezusa. Oto nasza modlitwa w Jego imieniu. Amen. Dziękuję wam za kolejne wspólne rozważania. Cóż za niezwykły list. Mam nadzieję, że dołączycie do nas następnym razem, gdy podsumujemy kwartalne studium, mówiąc o wiecznej Ewangelii. Módlcie się do Boga każdego dnia, prosząc o żywą wiarę, abyście doświadczyli uzdrowienia w swoim życiu. W imieniu Jezusa bądźcie też błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Opracowanie wersji polskiej Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei dla telewizji Hope Channel Polska. Tekst Piotr Lazar. Dźwięki montaż Mateusz Pawłowicz. Kierownictwo produkcji Jan Kot. Czytał Dariusz Górski.